i nie mam bladego pojęcia, czy mnie dobrze widać. Dziś statyw mnie trochę zirytował, ale mimo wszystko. Hejka kochani, serdecznie zapraszam Was tym razem na hol zakupowo-lumpeksowy. Hol vintedowo-zakupowo-lumpeksowy. Czas start. Bez żadnego wstępu przechodzę do tego, żeby pokazać Wam, co ostatnimi czasy udało mi się upolować. Możecie tutaj uznać mnie za lekką wariatkę, bo tam już widać. Tam są same dżinsy. I teraz jedna z Was mi napisała, że o tym, że skłamałam, śpiewała Edyta Bartosiewicz i ja chyba też troszeczkę skłamałam, bo ja powiedziałam, że ja dżinsów nie będę kupować, ale ja kocham dżinsy, nie potrafię sobie poradzić bez dżinsów. Dresy ok, leginsy ok, ale dupka urosła, dżinsy się nie... Zresztą, dobra, przejdziemy do pokazywania, to wszystko Wam wyjaśni, usprawiedliwię się, oczywiście zrozumiecie to, dlaczego dokonałam właśnie tak dużej ilości zakupów. I teraz, kiedy na to patrzę, ogarnia mnie delikatne przerażenie, ponieważ praktycznie one wszystkie są błękitne, tylko te, które mam na sobie, są niebieskie. Czy ze mną jest coś nie tak? Nie piszcie mi w komentarzach tego, ja sobie zdaję z tego sprawę. Przechodzimy do tego, co zakupiłam i pierwszą rzecz, którą chciałam Wam pokazać, to jest ta piękna złota koperta, którą zakupiłam dla swojej przepracowanej koleżanki, która zrobiła mi ogromną, Boże, i znowu to robię. Nie, to musi iść tak. Dobra, tu mam lusterko. Już nie będzie tak pięknie, ale chociaż na początek przynajmniej z tymi lekko rozwianymi włosami postarałam się tutaj dla Was zaprezentować, ale nienawidzę tego poprawiania. Więc złota koperta, złota, złote, a skromne, prawda? My ją teraz, czy ja ją teraz tutaj rozwiążę, tą piękną kokardkę, którą zrobił Dawid, ale chcę Wam pokazać jej zawartość. Mam na... Zrobiłeś super, Dawid! Narobiłeś mi roboty, ale okej, ja sobie z tym później poradzę i doprowadzę to do stanu pierwotnego, ale chciałam Wam o tym powiedzieć, bo to jest taki upominek dla mojej mocno zapracowanej koleżanki, która zrobiła mi niesamowitą niespodziankę na święta wielkanocne i tak sobie pomyślałam, jak się jej odwdzięczyć i pomyślałam sobie, że kurczę, ktoś, kto tak dużo i intensywnie pracuje, może ucieszyć się tylko z jednego, z tej chwili odpoczynku i chwili relaksu. I mam nadzieję, że dla Anety będzie taką chwilą relaksu i odprężenia się wizyta u Dawida, czyli u Sprawne Rączki. I tutaj mamy voucher, o kurde, to jest jej imię i nazwisko, więc ja go tak zasłonię, żeby nie ujawniać jednak tożsamości osoby, czy dobrze to powiedziałam, nieważne, dla której robię ten prezent. I tutaj mamy masaż Kobido. Anetka będzie mogła umówić się na odpowiedni dla niej termin, więc mam nadzieję, że będzie naprawdę zadowolona. Ja z takiego upominku byłabym przeszczęśliwa, chociaż w tym momencie, kiedy mam te problemy swoje z błędnikiem i leżenie na płaskim, nie bardzo, ale wiem, że Anetka takich problemów nie ma i to jest dla niej. Jutro jest u mnie na wizycie, więc wręczę jej ten upominek. Dobra, i kolejna rzecz, którą chciałam Wam pokazać. Otóż byłam na Marywilskiej. Tutaj jednej z Was chcę przekazać taką informację. Szukałam botków czarnych. Nie ma. Nie wiem, co się dzieje. Po prostu ich nie ma, ale ja oczywiście o tym pamiętam. Więc jeżeli tylko znajdę je na stoisku, od razu kupuję i od razu, tak jak się umawiałyśmy, wiadomo, o co chodzi. To kolejną rzeczą są okulary. Tym razem trochę poszalałam. Renata powiedziała nie. Natomiast ja mówię tak, bo ja uwielbiam, tutaj mam akurat pod ręką, moje okulary, które są może delikatnie krzywe i może nie wyglądają tak profesjonalnie, ale kiedyś napisałyście mi, i to taka spora ilość z Was, że one są świetne. Ja też tak uważam, uwielbiam gradacje, uwielbiam ich kształt, uwielbiam, dobrze się w nich czuję, mam nadzieję, że tak samo dobrze w nich wyglądam. I to jest stoisko na Marywilskiej, które po prostu ubóstwiam, bo tamte okulary są tanie i naprawdę dobre. I pomyślałam sobie, że pojadę sobie po coś nowego i do tej pory to już jest moja trzecia para dokładnie tych okularów i zakupiłam sobie tak dla odmiany, wiecie, do zmiany przy moich jakże wyszukanych stylizacjach w srebrnej oprawce. I co myślicie? Renata powiedziała nie. Renata powiedziała nie, a ja mówię tak. Ja mówię tak, bo one po prostu mi się bardzo, bardzo
podobają. Więc to jest pierwsza para, którą sobie kupiłam, ale na tym nie poprzestałam, bo oczywiście jak to u mnie bywa, musiałam kupić coś jeszcze. I tutaj kupiłam, poczekajcie, które pierwsze wyciągnę. Tak, to są jakby powtórka z rozrywki, czyli te same, które mam w ręku, które noszę, tylko wydaje mi się, że ta gradacja jest troszeczkę mniejsza, ale to absolutnie nie przeszkadza. Może po jakimś dłuższym czasie one tak wchodzą w większą gradację. Natomiast te nie są dla mnie. Jedna z Was pisała, znaczy jeżeli ona nie napisze, ta osoba, to ja oczywiście zostawię sobie te okulary, ale kiedyś pisałam z jedną z Was, że chętnie by sobie takie kupiła, ale u niej nie ma. Chyba dziewczyna nie mieszka w Polsce, więc kochana, jeżeli ja odnajdę Twoją wiadomość, to ja te okulary dla Ciebie mam i oczywiście Ci je wyślę bez żadnego problemu. Mam nadzieję, że będziesz zadowolona. I ostatnia para, którą sobie zakupiłam, to jest ten sam kształt, tylko tym razem z polaryzacją, bo ani te, które, znaczy te, które posiadają gradację, tej polaryzacji nie posiadają. I tutaj, no petardy, mi się bardzo podobają, ja naprawdę świetnie się w nich czuję. Najlepsze w tych okularach jest to, że są mega, mega lekkie i naprawdę mocno wygodne, więc takie okularki. Teraz to już jest koniec, jeżeli chodzi o zakupy z Mary Wilskiej, czy nie, coś tam mam, coś tam jeszcze kupiłam, ale okej, po kolei. I teraz mam nadzieję, ściągam kapcie, będę w samych skarpetkach, że tutaj załapię się cała na kadr, bo ja siebie kompletnie nie widzę. Mój zamiłkulkas, no wybaczcie, no, nie, znaczy on ma mi teraz wybaczyć, bo będę go pewnie szturchała, możecie lekko przesunę. I będzie lepiej. Widać mnie całą, czy ja tam zahaczyłam w ogóle podłogę? Chyba coś tam jest. Okej, nieistotne. Pierwsza rzecz, jeansy. Jeansy zakupione na Vinted i to jest marka... I tak się przygotowałam, ale to jest Pull&Bear czy Stradivarius? No i dobra, no. Co to jest, zaraz zobaczę w tym. Pull&Bear, tak? Chyba tak, tak to przynajmniej widzę. W rozmiarze 38, bo w ten 36 niestety mam ostatnio delikatny problem, żeby w biodrach się po prostu zmieścić, więc zakupiłam sobie takie niebieskie za 20 zł, tylko ten problem kobiety osy, czyli wcięcie w talii, polega na tym, że one w biodrach jest ok, natomiast tutaj w pasie są delikatnie odstające, ale zaraz Wam pokażę, co z jednymi takimi jeansami zrobiłam, jak nad nimi krawcowa popracowała i jest idealnie. Także tak to się w tej chwili prezentuje. Pewnie gdzieś jakieś tutaj manewry będą musiały zostać poczynione, ale na ten moment czuję się w nich bardzo dobrze, bo w ten mój rozmiar 36, no niestety, ale jeżeli chodzi o rozmiar 36, to powiem Wam bardzo, znaczy powiem Wam zabawną. Znaczy, miało być zabawnie, a nie jest. Ponieważ ja kilka lat temu byłam na w Warszawie w Faktorze i tam była jakaś promocja, kup tam coś, ileś dostaniesz za darmo, więc ja już po prostu popłynęłam i wybrałam sobie ten model jeansów, to są 501, jeżeli chodzi o Levisa, tylko z takim, tak, 501, z takim lampasem w rozmiarze, na pewno za dużym na mnie, te jeansy były naprawdę, słuchajcie, za duże i one niefajnie mi się tu układały i to mi się nie podobało. Ja wystawiłam je na Vinted, sprzedałam te jeansy i za taką samą kwotę zakupiłam sobie te w rozmiarze, już Wam mówię, jak oczywiście nie znajdę, ale na pewno to jest rozmiar 36, tamten był chyba 38. Pomyślałam sobie, tak, super, teraz będą na Ciebie dobre. No i nie jest zabawnie, ja za chwilę je na siebie przymierzam. Jak je zakupiłam, jak przyszły, od razu je próbowałam wcisnąć, miałam z tym ogromny problem, ale za chwilę Wam to pokażę. Miało być tak pięknie, prawda? Miało być sprzedane 38, kupione 36, a teraz żałuję bardzo mocno tego, że sprzedałam te 38, ponieważ w tych 36 no czuję się jak puszka, jak sardynka w puszce. Tak, więc teraz może to stestujemy. Co prawda, jeszcze muszę wspomnieć o jednym, że ja swoje jeansy sprzedałam w stanie idealnym, natomiast osoba, która mi sprzedała, mają tutaj taką pręgę. Ja pośpieszyłam się, wystawiłam taki pozytywny komentarz, że wszystko jest ok, a nie jest. Co do rozmiaru czepiać się nie mogę.
Ale zrobimy teraz taki test, że zobaczcie, jakie płaskodupie mnie w nich dopadło. No po prostu masakra. I teraz ja w nich spróbuję tutaj specjalnie dla Was usiąść. No odechciewa się po prostu, bo drażę korsarze. Kiedy siedzę w tych spodniach, myślę sobie, że drażę korsarze nie są wcale takie fajne, że trochę jednak tutaj narobiły mi problemów, więc... Więc właśnie tak te dżinsy się prezentują, są po prostu tak mega obcisłe. Ja nienawidzę takiego efektu, jeżeli chodzi o dżinsy. No cóż, no nie zawsze musi się udać, ale ja mam nadzieję, no ale zobaczcie. No przecież to jest równo z udami, tutaj nie ma żadnej wypukłości, nic, tak mi obcisło. I zobaczcie to. O. No fajnie, no właśnie o to mi skoro, słuchajcie, muszę się nasmarować. O taki efekt właśnie mi chodziło. Dobra, ale jeszcze chwilę się pomęczę. Skoro je kupiłam, skoro sobie tak zwizualizowałam, że będzie tak fajnie, to teraz powinnam ponieść tego konsekwencje i trochę się w nich pomęczyć. I przejść do zakupów z House'a, których dokonałam drogą internetową, bo jakiś czas temu pokazywałam Wam takie basicowe koszulki, białą i grafitową w tej, której byłam na początku. I potem wróciłam pamięcią do tego, że kochałam te koszulki z Wasyla. One były petardy, super. Kiedyś o nich mówiłam, polecałam, namawiałam, odwołuję. Zamówiłam i to, co mi przyszło, nadawało się tylko do tego, żeby to spakować i odesłać. Potem materiał już nie ten, krój nie ten, wszystko nie tak, nie, nie i jeszcze raz nie. Dlatego postanowiłam zamówić sobie właśnie w House'ie te bluzeczki. Zamówiłam sobie taką. Taką sobie zamówiłam, taki t-shirt, taką krótką. Zamówiłam sobie to takie normalne z rękawkiem, troszeczkę takim dłuższym i jeszcze domówiłam sobie jedną z rękawem długim. Żeby teraz jakby zobrazować Wam, jak te koszulki się noszą, bardzo dobrze. Ale musicie spodziewać się tego, moje drogie, że jednak po pierwszym praniu one delikatnie się skracają. Na to musicie, o tym musicie pamiętać, na to musicie zwracać uwagę. Po prostu się skracają, ale są pod szyjką bardzo fajnie wykończone. Wszystko jest ok, natomiast to jest kiepskie. Ok, i przechodzimy do następnych jeansów. Tutaj t-shirt. I to są chyba te, o które ostatnio pytałyście, bo ja miałam je na filmiku z moimi koszulami. I żeby Wam teraz pokazać, to jest tak, Stradivarius oczywiście. To jest rozmiar 38 i metka wygląda tak. O, teraz tak na środku. Tak wygląda metka i to jest rozmiar 38 i za chwilę je na siebie wkładam i zobaczycie, jak one po wizycie u krawcowej pięknie się układają. Może ja ściągnę te skarpety, żeby to ładnie wyglądało. Ok. Ale się wkurzę, jak się okaże, że gdzieś głowa była obcięta albo nie było w ogóle widać moich stóp. Jeszcze ten... Nie będę mu robiła, chociaż jak to zdejmę? Nie, boję się. Boję się, bo to jest przytwierdzone doświadczenie. Słuchajcie, tu było dużo kombinacji, żeby to stało, więc nie chcę tutaj sobie teraz zrobić jakiejś katastrofy, bo wtedy to już w ogóle poszłoby mi ciśnienie do góry. Wracam do jeansów. Widzieliście metkę, widzieliście wszystko. Ja zakupiłam je na Vintedzie. Nawet krawcowa pytała, jak to jest, że kupuję sobie jeansy, które są rewelacyjne, jeżeli chodzi o długość. No, po prostu tak jest. Jak kupuję te ze Stradivariusa na Vintedzie, to jest idealnie. Teraz tak, rozmiar 38, zobaczcie, pięknie, nigdzie tutaj, co to jest? Dobra, martwić się będę później. Nie, pięknie, luźnawe w bioderkach, nic tutaj nie łapie. Bożynka może sobie siadać, robić wszystko w tych dżinsach. Zobaczcie, pępucha przykrywają, wygląda to naprawdę zacnie, nawet do takiej koszulki, do tego jakaś tam kurteczka, czy cokolwiek. Jeżeli chodzi o tył, no, ja nigdy z tyłu nie czułam, że będę wyglądała rewelacyjnie, ponieważ no, się nie ćwiczy, się siedzi na tej dupie, więc ona wygląda właśnie tak. Tutaj troszeczkę się marszczą, ale jeszcze mam taki plan odnośnie jednych dżinsów, żeby oddać się do innej krawcowej, która może to zwęzi tu. Zobaczymy, ale jak ostatnio je zakładałam i założyłam jakiś t-shirt, który to tak przykrywał, prawda, no to było naprawdę no, rewelacyjnie. Ja się po prostu rewelacyjnie w takich dżinsach czuję. Co w ogóle myślicie? Czy Wy też tak robicie? I to jest naprawdę bardzo dobrze dla tych osób, które mają podobną figurę do mnie, czyli biodrzaste dziewczyny z takim wcięciem w talii. Można sobie kupić te spodnie większe i naprawdę oddać do krawcowej i będzie petarda. Kolejne spodnie, które chcę Wam pokazać, no to byście były zdziwione,
bo to jest 38 i ja nie przyniosłam tych 36, a może ja powinnam to pokazać. To ja idę i zaraz się pokazuję. Okej, ubrałam się w te w rozmiarze 36. I teraz wszyscy ci, którzy pisali mi, że Bożena, przesadzasz, gadasz głupoty, czym ty się przejmujesz i tak dalej, i że w ogóle nie widać, że przytyłam, macie tutaj po prostu dowód. To jest 36. 36. Jakiś czas temu te dżinsy były na mnie luźne, rozumiecie? A teraz zobaczcie, co tutaj dżaba ciśnie, dupa ciśnie, już się zrobiły cztery pośladki, bo byłem jakieś takie gacie bawełniane, zwykłe. Więc tak to wygląda. No i teraz, gdybym miała w nich usiąść, albo cokolwiek zrobić, nawet iść w nich, jest mi ciężko. Ale też ciężko, Boże, nie widać mi tak się od połowy. Dobra, to może tak. Jest mi ciężko w tych dżinsach, ale ciężko mi jest też zaakceptować to, że to zrzucenie tego nadmiaru przychodzi mi z taką trudnością, mimo pudełek. Ale te draże, te cuksy i w ogóle te leki, no nieważne, nieważne jaka jest przyczyna, to jest tak naprawdę mało istotne, dlatego nie wahając się, kiedy zauważyłam, że na Vinted za naprawdę fajne pieniądze mogę sobie kupić rozmiar 38 i nie czuć się jak, wiecie, właśnie ta sardynka w puszce, no zobaczcie, to się oddychać, a jak nie daj Boże jeszcze później, nie wiem, do kina wysiedzieć, nie wysiedzisz w kinie. Chyba że na jakiś krótkometrażowy, no i się, wiesz, rozepniesz, ale to raczej bym tego nie chciała. Tu mnie cisną, w udach mnie cisną, wszędzie, no po prostu mnie cisną, a 38 zaraz zobaczycie. No i 38, no nie powiem, szał nie ma, bo jednak ta dżaba się zrobiła naprawdę kiedyś, jakby... No nie powiem, no byłam po prostu płaściusieńka, jeżeli chodzi o to, bo tu, że jestem płaska, to się już przyzwyczaiłam, ale tutaj byłam zawsze płaściusieńka, teraz jest dużo gorzej. Natomiast jeżeli chodzi o ten krój, tych 38 jeszcze mogłabym sobie tak iść na przykład na zakupy gdzieś, ale do knajpy nie pójdę, najeść się nie najem, bo też są takie po prostu idealne, ale w ogóle krój tych dżinsów, ich fason. Ja wiem, że teraz te drobne przetarcia gdzieś tam w postaci takich bardzo delikatnych, może to nie jest modne, ale słuchajcie, te dżinsy są naprawdę wygodne, zobaczcie jak one są fajnie od razu tutaj w pasie, nie ma tego problemu, że będę musiała biegać gdzieś do krawcowej, coś przerabiać, po prostu petardy, swobodnie, nigdzie w udach, wszystko jest ok. Także mam ten 38, mam nadzieję, że za no miesiąc, no góra dwa wylądują na Vinted, także dziewczyny, trzymajcie kciuki. Sąsiedzi się kłócą, więc jak będziecie coś słyszeć, to sorry. Kolejne jeansy. Tutaj o, tu jak mi się marszczy, czyżby za duży biust? No może jak tu przybyło, słuchajcie, to może i tu jest więcej. Pull & Bear. Moja też ulubiona marka. W zeszły sezon kupiłam sobie pierwsze jeansy właśnie na Vintedzie i teraz sobie zakupiłam drugie, bo bardzo spodobał mi się ich kolor, czyli taki błękit. Widzicie, ja po prostu kocham błękitne jeansy. 36, bo jednak kupiłam te 38, dobra, kupiłam, ale zaraz będę je może sprzedawać i kupiłam te 36, bo mówię, są w świetnym stanie, naprawdę. Tutaj teraz widzę coś, nie, ale dobra, to się coś tam szczepił, ok, nie ma znaczenia. I teraz je na siebie wciskam i zobaczymy, metka wygląda, znaczy tutaj to wygląda tak, tu wygląda tak, gdyby kogoś interesował zakup spodni. Serio, ale się kłócą. Wiecie, ja mam tą taką wadę słuchu, ja nie wiem gdzie, nie wiem o co, ale słyszę, przekłada konkretnie. Dobra, 36 Pull & Bear i tak jak kupiłam w zeszłym sezonie 36 Pull & Bear, to takie było 36,5, idealne dla mnie. Ja od razu sobie tak zwizualizowałam, że wszystkie 36 z Pull & Bear będą takie. No nie, więc te tutaj cisną mnie, nawet tutaj czuję te kości swoje. Jak idę, to mnie bolą, ale kolor jest przepiękny, fason jest przepiękny, długość jest idealna. I tutaj wystarczy też odwiedzić krawcową, bo jest ten no odstaje to po prostu. Płaskodupie zrobiło się straszne, ale mówię Wam, ten kilogram, dwa
i będą na mnie dobre. Także tych nie szukajcie na Vintedzie, chyba że za te 2 miesiące rzeczywiście nic się tu nie zmieni i po prostu już będę wiedziała, że to PESEL, że już te biodra siadają, że już nic z tym nie zrobię, wtedy oczywiście je sprzedam. Na ten moment one czekają w kolejce i czekają w kolejce do tego, żeby wybrać się do krawcowej, tylko tym razem do trochę innej krawcowej, żeby spróbować u kogoś innego i zobaczyć, czy będzie robiła tą bułę tu, czy zrobi to w trochę inny sposób, bo wiecie, każda krawcowa ma swoje sposoby. Kolejne dżinsy, to odkładam, w ogóle to jest jakaś wariacja, aż w ogóle ten haul będzie długi. Tu jest jeszcze mnóstwo ciuchów do pokazania i oczywiście dzisiaj jest poniedziałek i tu jest jeszcze ta torba. Ja nie będę tego tutaj tam sprytnie przytrzymywała, że rozdzielę na dwa i tak dalej. Nie, siedzimy, oglądamy i ja wszystko przymierzam, mam czas. Kolejne spodnie to jest HM, rozmiar 38. Jak ja zobaczyłam u pani Ali, to pomyślałam sobie, Bożena, ty nie jesteś taka młoda, żeby chodzić w takich spodniach. Ale potem pomyślałam sobie, że no, a właściwie dlaczego nie? Ja sobie zawsze jakoś się krytykuję, wy też mi piszecie, że negatywnie o sobie. Właśnie będę i zaraz zobaczycie, jak mi jest w nich fajnie. Kolor przepiękny, totalny błękit, taki jeans, zupełnie inny, bo szerokie. Nie wiem tylko, jakie buty do tego założyć, no ale zaraz mnie w nim zobaczycie i na pewno w komentarzach podpowiecie. To jest oczywiście, tak jak mówiłam, HM. Pamiętam, że dałam za nie 14 zł. Ok, mam już je na sobie. Teraz tak sobie myślę, że się kompletnie nie przygotowałam, chociaż tam włosy nie są takie tragiczne, ale ja założyłam swoje majty w truskawki. I za każdym razem, gdy ściągam te dżinsy, szczególnie za małe, to robię to razem z gaciami. Totalnie nieodpowiednie nakręcenie takiego filmiku, a przecież mam Spanx i mogłabym się tu prezentować znacznie lepiej, no ale też chcę Wam pokazać, jak to rzeczywiście wygląda. Boże, ja go naprawdę krzywdzę. To jeszcze ten najmłodszy, taki najjaśniejszy liść. Ok, spodnie. Spodnie wyglądają tak, więc do jakichś wyższych bucików, bo mi się wydaje, że takie spodnie należy nosić do wyższych bucików. Ale one nie trafią do krawcowej. Ja nic z nimi nie zrobię, dopóki Wy mi nie napiszecie, czy skracać i do jakichś sportowych, czy na przykład jakiś na paseczku. Ja sobie wtedy pomaluję paznokcie, zrobię sobie pedikir i to może wyglądać... Co tu się naprzmie? To się coś naprzyczepiało. Ok, bo już myślałam, że to jakieś plamki. No ale zobaczcie, jaki fajny jeans, jak fajnie w ogóle przylegają tutaj. Tu już nic tu się nie dzieje z tyłu. Mimo że mają te truskawki, najgorzej nie jest. Chociaż może sobie tak wmawiam, ale nawet słuchajcie do tej bluzeczki. Do tej bluzeczki, kilka metrów od odbiorcy. No i ile dacie mi lat? No powiedzcie szczerze. I dajcie znać, czy w ogóle to są fajne spodnie, czy tylko ja sobie tak wkurbiam. Ja mam tutaj obok duże lustro i słuchajcie, ja się zachwycam, chociaż tu nie? Tu jest, te buły mi takie rosną. Ja wiem, ja nie narzekam, ale jakbym założyła moje spanksy i tu by ładnie przygładziło, to by naprawdę wyglądało fajnie, ale no podobają mi się. Jeszcze tak się przejdę tyłem, żebyście to dobrze zobaczyli. No jak? Co myślicie? No trafiłam, no nie? Tak w ogóle je wzięłam, mówię, Boże, po co ty je w ogóle przymierzasz? Co ty sobie myślisz, dziewczyno? Ale jak założyłam, to w dobrą stronę szło to myślenie. Ja tak myślę. Czy wy myślicie tak samo? Koniec o tym, bo się już w ogóle zakręcę. Ok. O Jezu, muszę złamać powietrze też. Dobra. Łapię oddech i przewracam na prawą stronę spodenki. Powiecie, no przecież takie masz. Ale ja mam takie zary, takie wyjściowe. Chciałabym też mieć takie do pracy. Już mi się na dupsku pogniewa, przecież prasowałam. Te są z Pull & Bear i są w rozmiarze 38. Taka meteczka, taki paperback, no takie. I to Wam powinno wystarczyć, z takimi kieszonkami zakładam i się zaraz w nich pokazuję. Uwielbiam takie spodenki, one są do każdej figury. I to uwielbiam, po prostu to jest sztos, to są moje ulubione spodenki, ponieważ nie krępują ruchów, są mega wygodne, długość jest odpowiednia, nie ma tutaj żadnej takiej sytuacji, kiedy coś by tam mogło się ujrzeć światło dzienne, czy nie wiem, gdzieś by, no wiecie jak to jest, tak jak są takie krótkie spodenki, no ja się w tym w ogóle, nawet jak byłam piękna i młoda, chociaż nadal jestem,
to i tak ja nie nosiłam takich spodenek, wiecie, to mi się jakoś tak nie podobało, gdzie tak naprawdę jakby ktoś spojrzał, to mógłby mieć sznurek z tampona. Ja tego nie kumam, ale okej, niech każdy sobie chodzi jak chce, ja sobie chodzę tak i jest mi w tym bardzo fajnie, to będą moje spodenki do pracy. One oczywiście mogą być wywinięte, ale ja nie widzę takiego sensu, żeby to jeszcze chociaż, pardon. A nie, a widzę, a jest fajnie, jak wywinięte czy nie wywinięte, ale słuchajcie, tutaj pupa nic nie ściska, możesz iść, opierdzielić kebaba. Tutaj po prostu są, to są spodenki na kebaba, no nie, jak na przykład starym powie, boże, idziemy na kebaba latem, chociaż latem ten kebab bardziej zimą, no w zimę jej nie założę, ale w grube rajstopy wtedy bym powiedziała, okej, okay, możemy iść na kepsa, no nie. Także do restauracji też można w takich spodenkach wychodzić, bo naprawdę jak dżaba urośnie, to tutaj jest guma. To jest świetne, naprawdę. Rewelacyjnie. Wszystkim Wam polecam tego typu spodenki. O, widać, że no, profesjonalistka, pazur niezrobiony. Może dziś, może dziś. Dobra, więc to były spodenki. I kolejne, które będę, bo tu jest jeszcze ta torba. Mam nadzieję, że nikt nie uciekł, bo jeszcze ja jeszcze będę się chwaliła swoimi dzisiejszymi zdobyczami lumpeksowymi i spodenki. Nie wiem, czy to przymierzać. Chyba nie ma sensu, bo rzeczywiście za długo Was, bo chciałam je tutaj. Albo dobra, wzięłam to założę. Będzie długo. Słuchajcie, ale śmiesznie, bo mi się zmarszczyły kolana. Zaraz zobaczycie. Za 30 zł sobie funnęłam na Marywilskiej. I mi się marszczą kolana. To już tak jest, czy? Nie wiem, zmarszczyły się. No zobaczcie, czuję, że się marszczą tutaj. Nieistotne. Ze zmarszczonymi kolanami przychodzę do Was z taką propozycją do pracy, bo tak ja prezentuję się jako stylistka paznokci. W żadnym uniformie, w żadnych a la lekarskich ciuchach nie lubię tego. Ja lubię swobodę i mam taką koszulkę, którą chyba Wam kiedyś pokazywałam. Uwielbiam ją, jest wspaniale wykończona. Dorwałam ją w lumpie. O tak, bo przecież tutaj sobie tak statywem zrobiłam, nieistotne. Kocham ją, naprawdę, jak w niej jestem w robocie, nie? To uważam bardzo, żeby nie poplamić hybrydą, będzie szkoda. No i właśnie do tego takie kolarki w kolorze białym, ale słuchajcie, one są, one to jest jakby jakaś chciała sobie kupić, bo mam piękną figurę, taką, wiecie, jędrną, nie? To nie wyjdzie, bo tutaj widać moje truskawy na gaciach. Ona jest po prostu, one są przezroczyste, no tyle, co Wam powiem w temacie. Także tak, bluzka, którą Wam pokażę tylko tak, już nie będę jej przymierzać, bo mam jeszcze 2, 4, o jeszcze trochę przed nami. Na Vintedzie, co to jest? Selfie Room, idę nas nawet po lewej stronie, ale wybaczcie, no już nie ma sensu, zwykła szara bawełniana obcisła, słuchajcie, taka basicowa, naprawdę petarda, kupiona właśnie na Vintedzie za jakieś chyba, nie wiem, 20 zł. Ale rewelacyjna. Co mi się w tej bluzce najbardziej podoba, to to, że jest dusza, że jak założę jakieś dżinsy, mogę wkasać. Nie mam problemu, że tam gdzieś się nachylę po nerkach, bo to wiecie, o nerki trzeba dbać. Kolejna rzecz, nie wiem, tutaj to też Wam chyba tylko tak pokażę, bo to bez sensu. Na Vintedzie sobie kupiłam taką zapinaną, trochę już złachaną, jeżeli chodzi o guziki, taką ala bomberkę, bo słuchajcie, czasami nawet jak lecę do pracy, okazało się, że ja nie mam żadnych takich krótszych bluz zapinanych, więc tylko ją tak na siebie narzucę, ale jest bardzo milusia, fajny taki ostry, czarny kolor, więc taka bluza a la bombereczka do pracy zamiast kurteczki też wygląda fajnie. Dobra, i kolejna rzecz. O Boże, ale tanie sierści franki, no genialnie. To jest, nie schodzi, to jest taki czepiarski materiał, ja nie wiem skąd. Słuchajcie, upiorę, już wszystko jest po prostu w sierści. To jest jaka marka? To jest spódniczka. Spódniczka, ale z bardzo fajnego materiału. Lubię taki materiał, taki gruby suwak. I to jest, kochani, HM. I to jest rozmiar 36. Spódniczka zakładam. Dobrze, że mam ten t-shirt, bo pod tą koszulkę go nawet nie ściągałam. I spódniczka prezentuje się właśnie tak. No, ale to jest troszkę. To jest takie troszkę, że teraz taka próba, idę gdzieś, prawda, siadam. No nie ma problemu, zjeść bym jeszcze, coś bym tam jeszcze zjadła, coś bym tam zmieściła, chociaż mało, szkoda. Ale tak to wygląda, słuchajcie, w pasie jest po prostu idealna. Nie mówię, że to jest spódniczka na lato, bardziej na
taki okres jesienny, do jakichś czarnych bucików, do kozaczków, ale bardzo fajny materiał, bardzo mi się podoba. I rzeczywiście inne gacie, Boże, na filmiki, bo te nie. I teraz rzecz, którą najbardziej chciałam Wam pokazać i obiecuję, znaczy obiecuję, przysięgam Wam, że jej nie mierzyłam. I teraz uwaga, będzie historia. Będzie historia. I z tego, co pamiętam, to chyba ta wtedy delikatna, bo która jest pozaciągana? Która się jest pozaciągana? Zaraz Wam powiem. Jezu, teraz nie wiem. No nieważne. Któraś jest mocno pozaciągana i to jest sukienka z HM-u, którą ja po prostu kocham, uwielbiam. I mi się przytrafiło coś takiego, że Renata zrobiła mi zdjęcie w tej właśnie sukience. Znaczy, to są dwie, w której z tych. Zrobiła mi zdjęcie i to zdjęcie wylądowało na stronie HM, jak tam sobie zjeżdżacie, chcecie kupić tą sukienkę, zjeżdżacie, teraz już sobie jej nie kupicie, to było lata temu. Miałam gęste, takie długie włosy, no zrobiła mi takie zdjęcie pod Pałacem Kultury, jak ta tak idę, nie? I oni to tam stawili i ja w ogóle byłam w takim ciężkim szoku, ja mówię, Boże, ja? Serio? No ale no było mi bardzo miło, gdzieś to sobie zeskrinowałam, oczywiście już tego nie mam, więc nawet Wam tego tutaj już nie pokażę, bo nie wiem. I słuchajcie, przeglądając Vinted natrafiłam na tą sukienkę i nie wiem, która jest stara, która jest nowa, przysięgam, musiałabym teraz na Instagram zerknąć, ale tam się nagrywa, więc tego nie zrobię. I za 15 zł sobie kupiłam drugą. Dlaczego? Dlatego, że to jest jedna sukienka w moim życiu, w której ja czuję się rewelacyjnie. A wiecie, że najważniejsze jest to, jak czujemy się w danym ciuchu. Nawet czasami mało istotne jest, jak to jest coś takiego, co, no wiecie, no nie odstrasza, nie wiem, nie jest jakimś lateksem różowym, czy też jakąś przesadną koronką, ale jeżeli to jest taki ciuch, to ja sobie tak kupiłam na zapas taką kieckę, nie? Bo już ta właśnie moja gdzieś tam widziałam, że jest zaciągnięta i teraz będzie prezentacja w pierwszą i w drugą. Ja się oczywiście w nią ubiorę, w jedną i drugą, tylko różnica między tymi sukienkami jest taka, że jedna jest takie drobniutkie groszki, a druga jest większe, także prezentuję. I mam na sobie już pierwszą sukienkę i gdybym gdzieś wychodziła w tej sukience, no na pewno tutaj bardziej bym zadbała o takie ładniejsze wiązanie i na pewno złapałabym sobie tutaj taką czarną małą agraweczką, jak również tu, żeby, nie wiem, nie prezentować za wiele, ale słuchajcie, ja w tej sukience czuję się naprawdę dziewczęco i czuję się seksownie, mogę to powiedzieć tak szczerze, czuję się tak, bo to nie jest takie coś, co jest wulgarne, bo ja takich ciuchów naprawdę nie lubię, ale w tym czuję się naprawdę świetnie, nie wiem, co Wy myślicie. Teraz na pewno powiecie, no wcale się nie dziwimy, że Cię na HM-a wzięli w takiej kietce, bo ona jest po prostu piękna. Ja pamiętam, że ta sukienka występowała w kolorze właśnie tym czarnym. Renata miała czerwoną i to ona w ogóle sprezentowała mi tą sukienkę i będę jej za to wdzięczna chyba do końca życia, bo ją po prostu uwielbiam. Kupiłam sobie taką sukienkę również z marki Divers. Kiedyś nad morzem, wiecie, w tych namiotach, w kolorze białym i ona była jakaś w ogóle dużo za duża na mnie. Krawcowa próbowała, Krawcowej się nie udało. Jest mi bardzo z tego powodu przykro, bo po prostu no kiecka wygląda fatalnie. Nie mogę jej na siebie jakoś tam ułożyć. No, no trochę źle to wszystko wyszło, no, bo ją mi skróciła i to. Ale właśnie najlepsze to jest to, że to jest rzecz, która ma jakąś tam długość i naprawdę no prezentuje się pięknie i może nawet dobrze, że został mi ten kolor czarny. Renata wtedy zdecydowała się na ten kolor czerwony, ale on tak mocno wyblakł podczas prania. Także pierwsza, grube grochy. Wiecie co, teraz tak Wam powiem, że ta jest zupełnie inna i to jest na pewno kupiona, że te grube grochy były moje, bo ta jakoś dziwnie tutaj, ten pasek i w ogóle tak jakby była większa, niby z metki też 36, ale sami dajcie znać, że no ta już jest taka trochę inna i wydaje mi się dużo większa, bo jak tutaj to przeplatałam, chociaż może ja się mylę, może moja się tak, no nieważne. W każdym razie ja ten krój po prostu uwielbiam, ja się w tym kroju świetnie czuję. Jeżeli wiecie, gdzie mogę dorwać taką kieckę w trochę innej kolorystyce, to oczywiście będę chętna, żeby sobie taką kieckę zakupić. Dajcie koniecznie znać. Ok. I teraz będę się tak troszeczkę zakrywała, już nie będę się przebierała, żeby pokazać Wam to, co dziś zakupiłam. I zakupiłam pierwsza rzecz, to są takie espadryle. Espadryle, na chwilę znikam z kadru, bo założę skarpetę, bo to są buty z rundu. One są nowe, ja ich nie...
Nie wybrałam jeszcze, ale mimo wszystko jakoś tak mam taki zwyczaj, że nie zakładam na gołą stopę, po prostu na skarpetkę muszę założyć, tak na chwilę, żeby Wam pokazać. I teraz też takie pytanie, bo ja nie wiem w ogóle, czy takie, bo one są takie trochę do odświeżenia. I zakupiłam te, czy je można prać w pralce? Ktoś wie? Coś? Natomiast ja je zakupiłam do pracy. Zobaczcie, one mają tutaj taką delikatną dziurę, którą ja będę sobie w stanie po prostu ją zaszyć. I te buty kosztowały 15 zł. Są naprawdę tak jak nowe, ale ja kupiłam je za 7 zł. Tylko wystarczy, żebym sobie to zaszyła. Powiecie, Bożena, już nie stać, ale no tak lumpeksocholiczki mają, że jak już w ogóle tanio, to super. On wygląda tak, zresztą ja na nowe bym się nie decydowała, tylko że ja mam tak ze stopami, co mam nadzieję teraz nawet jak sobie tam przybliżycie, to tego nie widzicie, ale mój drugi paluch, tam taka dżownica, dosłownie jak po deszczu wychodzisz zbierać na ryby rosówki, tak bym szła na boso, to jakiś wędkarz mógłby zabrać za mojego drugiego palucha, bo on jest długi, cienki i w ogóle nieładny. I on jak jest taki długi i dużo dłuższy od tego dużego, to on się tak zwija i wychodzi taki lekki garbek i to widać. I to widać, naprawdę, to widać na takich butach, więc wygląda to tak, ale kolor beżowy do pracy naprawdę będą bardzo fajne. Zaryzykuję te 7 zł, zaszyję, wrzucę do pralki i zobaczymy. Dobra, ściągam to ze stopy, bo też nie chcę być za długo w tego typu rzeczach, więc zaraz to ląduję w pralce i już Wam pokazuję, co dziś kupiłam. Piękny kolor. Piękny kolor. Nijak to się ma do wystroju mojego salonu, ale uwierzcie mi, u mnie rządzi jednak styl postkomunistyczny w moim mieszkaniu i naprawdę nie przykładam aż tak dużej wagi, jeżeli chodzi o swój salon, ponieważ w tym salonie, nie będę ukrywała, rządzi frania. Frania już cały, o jak to nieładnie to wygląda, może to odsunę, będzie ładniej. Cały narożnik już zniszczyła, podrapała. My na razie nie decydujemy się na żaden nowy mebel, bo wiemy, co z nim będzie. I cały czas też nakładamy na łóżko narzuty. Dziś sobie kupiłam w takim niebieskim kolorze. Ja mam białe ściany, brązowy narożnik, białą komodę, więc tak naprawdę nie będzie to nic przeszkadzało. A i tak jestem pewna, to jest ta narzuta z Ikei. Z nią dałam 25 zł. Ale ja jestem pewna, że Franka jest w stanie, bo już to będzie kolejna, tutaj rozdrapuje. Więc jeżeli dorywam coś takiego sporo taniej, to kupuję nie patrząc na kolor. Jedyny, na jaki bym się nie zdecydowała, to oczywiście biały i czerwony. Tego koloru nie znoszę, ale taki niebieski mi się bardzo podoba, więc do prania i na nasz, i tak już fatalny narożnik. Także tak, jeszcze kupiłam staremu, żeby nie było, że jestem taką egoistką, jak już wpadam do lumpeksu, to myślę tylko o sobie. I to jest taki t-shirt z Nexta, on kosztował 12 zł, ale jest taki fajny, grafitowy, szary. Do tego on jest taki mocno cieniutki, więc na lato będzie jak znalazł. Odpowiedni kolor, fajny przy szyjce. Dziś było bardzo w ogóle dużo t-shirtów męskich, ale ja z jakimiś tam w ogóle, wiecie, nazwami, ale ja się nie kapuję, co to jest. Ja nie chcę go narażać na to, że on wyjdzie i ktoś to przeczyta i będzie beka, więc sobie po prostu darowałam. Kolejna rzecz, chociaż ja nie jestem fanką myszki Miki, ona trochę źle mi się kojarzy, bo taka moja była znajoma, ona to... Ale dobra, rzecz jest nowa, rzecz jest z Primarka i rzecz jest z fantastycznej bawełny i to jest oczywiście nowa piżama i ja nigdy nie odpuszczam sobie takiej możliwości, żeby sobie zakupić taką nowiczką piżamę, bo za 20 zł w Primarku nie wiem, czy bym kupiła, zresztą nie wiem, kiedy w ogóle tam będę. Więc tu mamy taką koszulkę, bluzeczkę, bo to jest taki rękaw 3/4 chyba, czy coś takiego. I do tego portaski. Całe w myszki Mik, kolor czerwony, niezbyt mój ulubiony, ale jest nowa i słuchajcie, ja tak właśnie kupuję piżamy. Mi by było szkoda iść teraz, ja pamiętam jak w koleżance kupowałam właśnie taki zestaw, jakieś tam spodenki czy coś. Jezus Maria, no wiecie, na dobrych koleżankach się nie oszczędza, ale to naprawdę było drogie. I ja wolę sobie kupić jakąś fajną, chociaż co ja fajnego mogę sobie teraz kupić, w sumie to wszystko kupuję po taniości, bo jak nie Vinted, to lumpex, no ale mebli też nie kupuję. Czas się zastanowić. Dobra, ale tu nie z Wami, pomyślę o tym, jak będę sama. Mam nadzieję, że nie wyrządziłam Ci wielkiej krzywdy i że tutaj za, nie wiem, 50 filmików będziesz już taki ogromny, będziesz stał na podłodze. To wszystkie moje zakupy. Trochę się tego nazbierało, ale też
Postanowiłam dla Was nagrywać trochę takie większe hole, jeżeli mi się uda, właśnie lumpeksowe. Mam nadzieję, że fajnie się bawiliście. Ja oczywiście nagrywając ten filmik dla Was świetnie. A teraz już zmykam i mam nadzieję, że pogadamy sobie w komentarzach. Także to wszystko. Kciukujcie, subskrybujcie, bo wiecie, że będzie nam ogromnie miło. Do następnego. Pa, pa!